Panie trenerze, jak przebiegały przygotowania do meczu z Podbeskidziem i czy rywal jest dostatecznie rozpracowanym przed dzisiejszym meczem? Myślę, że tak. Analizowaliśmy dwa ostatnie mecze z Legią, z Zagłębiem Lubin, Podbeskidzie. Można powiedzieć, wiemy czego oczekiwać po tym zespole. Oczywiście nie można wszystkiego w 100% powiedziałbym zabezpieczyć w trakcie meczu. Także nie ulega wątpliwości, że jesteśmy faworytem w tym spotkaniu. Nie wolno się bać tego słowa. Zrobimy wszystko, a myślę, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, żeby to potwierdzić zwycięstwem. Jaki jest pomysł, gdyż wiemy, że Podbeskidzie głównie opiera swoje ataki na grze skrzydłami. Czy jest jakiś pomysł na neutralizację szybkich zawodników typu Chmiel i Jagiełło? I czy nie obawia się pan, że Sebastian Ziajko może mieć problemy, ponieważ często włącza się w akcje ofensywne? No i z Pogonią widzieliśmy, że tam nieraz był problem z asekuracją jego strony. Nie, myślę, że jeżeli chodzi o skrzydłowych, my też nie mamy się czego wstydzić, wręcz odwrotnie. Czy Wójcicki, czy Petasz, są to dynamiczni zawodnicy. Na dzień dzisiejszy dobrze wyglądają fizycznie, także nie powinno być problemu z asekuracją, ewentualnie. Czy Lewczuka z jednej strony, czy Ziajki z drugiej, jest i Kuba, i Piotrek, którzy mogą ich zaasekurować. I nie będziemy tutaj hamować bocznych obrońców, jeżeli będą mieli wolną strefę, żeby się podłączać w akcje ofensywne. Okej, okay. I jeszcze pytanie odnośnie środka pola. Czy ustawienie, które sprawdziło się w meczu z Pogonią, zostaje, czy będziemy coś tutaj zmieniać? Nie no, akurat żeśmy tam zmienili, zależy nam na Pucharze Polski. Mówię, mamy grupę zawodników, które te umiejętności aż nie są aż tak zróżnicowane i dobrze to funkcjonowało w Szczecinie. Na pewno nie zagramy w takim ustawieniu z Podbeskidziem. Także mówię, no, są tu takie momenty, gdzie zawodnicy w niektórych spotkaniach raz będą występować, raz nie będą. Okej, dziękuję bardzo i życzę powodzenia.